Patryk, po pierwsze powiedz mi, jak się czujesz jako świeżo upieczony finalista Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie? No znakomicie, znakomicie. To też mój pierwszy finał, także no podwójna radość. Super, super atmosfera. Przede wszystkim super my zagrali. Zagraliśmy jak jedność i, no i to nam dało zwycięstwo w tych czterech meczach. No właśnie, jakbyś mógł ocenić ten całe półfinałowe starcie z Krakowią, te play-offy. Który mecz był najtrudniejszy? Czy ciężko było postawić tą kropkę nad i tutaj dzisiaj w satelicie? No myślę, że na pewno na terenie rywala były ciężkie mecze. No, to, że tam fajnie Tomek strzelił w tej dogrywce, udało nam się wygrać i wiedzieliśmy, że jak już przyjeżdżamy do domu, nie damy im tego wyciągnąć i wrócić do siebie. Chcieliśmy to tu zakończyć przed taką fantastyczną publicznością, udało nam się to, ale Krakowia w każdym meczu praktycznie pierwszą tercję miała bardzo dobrą, gdzie naciskali na nas. My wiedzieliśmy, że jeżeli to przetrzymamy, to, no, to są nasi.